Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, a teraz wyjątkowa rozmowa po premierze Pitbulla. Andrzej Młynarczyk, witam Ciebie serdecznie. Bardzo miło, cześć, witam Was gorąco. Cześć. W końcu się złapaliśmy, bo na początku złapaliśmy się w takich ciekawych okolicznościach, to tam, gdzie królowie chodzą na piechotę. Jest takie mądre określenie. Myślę, że wszyscy chodzą tam na piechotę. Słuchaj, ja jestem zaskoczony, bo ludzie się obsadzają po warunkach, aman, przystojny, może jest tam taki, jest pierwiastek zła w tych Twoich wcześniejszych postaciach, a tutaj, proszę Pana, taki, wiesz, gangus inteligentny, wiesz, z przelotem. Odezwał się Patryk do Ciebie, czy po prostu jakiś tam reżyser castingu, wygrałeś casting? Jak to wyglądało? Myślę, że to jest taka rola, jednak bardzo miło, dziękuję Ci za te słowa, ale jest to, myślę, rola drobna. Jednak. Ale za to jaka? Ale za to jaka? Myślę, że ważna w tym elemencie wszystkich postaci istotna, bo tego króla, czyli nosa, jednak ten król musi mieć swój dwór. Ja gram w tym jednego z tych dworzaninów. Ale taki bardziej prawa... Przepraszam, ale bardziej prawa ręka, czy bardziej bazen? Myślę, że taka osoba, która pomaga mu w tych sprawach wszystkich od strony i tej komputerowej, i tej zarządzania, że tak powiem, tymi jego sprawami. On jest kreatorem, pomysłodawcą tych wszystkich nieszczęsnych zbrodni, a ja staram się je realizować. Jak się pracowało z Przemysławem Bluszem na planie? Bo powiem Ci, że on z Andrzejem Grabowskim skradają film, bo to akurat nie będę zdradzał fabuły, jest dobro i zło. Ty jednak jesteś po tej złej stronie mocy. I to jest duże zaskoczenie. Jak się pracowało Przemkiem? No bo to było, powiem Ci, przepraszam, Wam też widzą oczywiście, że to było wyzwanie aktorskie, grać na takiej poważnej nucie. Przede wszystkim szalenie profesjonalnie, bardzo serdecznie i w dobrej komunikacji takiej od strony rozumienia tego, co chcemy zrealizować. To jest bardzo przyjemne, że patrzy się na scenariusz w podobnym aspekcie i na te sceny też i pomagając sobie zza kamery, więc bardzo sobie cenię, no, kapitalnie. Można powiedzieć, że to jest Twój nowy rozdział w Twojej działalności artystycznej, działalności Andrzeja Młynarczyka, bo ja odnoszę takie wrażenie. Sorry, po tym filmie, nie będę Wam mówił, idźcie do kin. Ja zmieniłem zdanie o Twojej w ogóle twórczości, o Twojej karierze o 180 stopni, że tak można. Ja myślę, że aktor jest do tego, żeby wykonywał wiele różnych ról. Jeżeli tak mówisz, to się zgadzam i idę w to. Okej, to jak idziemy w to, to może porozmawiajmy o kinie gatunkowym, bo dobra, nie oszukujmy się, Patryk Wega jest prekursorem kina gatunkowego w Polsce, ale teraz widzę coraz więcej filmów typu, nie wiem, Najmro czy Furioza, podbija serca widzów. Myślisz, że to jest ten nowy rozdział, ten nowy oddech w polskiej kinematografii, gdzie młodzi ludzie tacy jak ty, czy ja, czy mój młodszy brat Jan, właśnie zmieniają wizerunek, że już mamy dosyć, dobra, ja jestem odpowiedzialny za swoje słowa, mamy dosyć tego kina moralnego niepokoju, tego umartwiania się, tego romantyzmu, tylko po prostu chcemy iść do kina na dobry film, chcemy odpocząć, chcemy obejrzeć dobrą akcję, ciekawą intrygę, wyjść po tym i powiedzieć wow. Ty to czujesz? To, co ja czuję? Wiesz, nie chcę tutaj filozofować, bo... A ja mogę, ja mam takie prawo. Tak, to znaczy, ja mam taki filozofować na temat kina w ogóle, dlatego, że tym powinni zajmować się krytycy. My jako aktorzy powinniśmy grać. Natomiast oczywiście jest taka tendencja do tego, żeby to kino było bardzo ekspresyjne, ciągle zaskakiwało i ta emocjonalność jednak dzisiaj we współczesnym kinie na pierwszy rzut się wysuwa, więc musi być dużo, mocno, zdecydowanie, szybko i zaskakująco, więc taka jest tendencja. To kino, o którym ty mówisz, to kino z lat 70. również jest szalenie interesujące i dużo daje, bo daje takie... Ogładę, pobudza wrażliwość. Pobudza wrażliwość i myślę, że dużo też jest takiego kina, o którym ty mówisz, romantyczne
kino. Ja lubię flirt, ja lubię komedię, ja lubię flirt w kinie z widzem, lubię kino romantyczne, lubię kino historyczne, więc jest wiele produkcji zagranicznych, które są szalenie ciekawe i mam nadzieję, że w Polsce również takie będziemy robić. I że jest miejsce na to kino. Jest miejsce na to kino. I będzie miejsce dla Andrzeja Młynarczyka w takim kinie. Tak, jest takie miejsce również dla mnie. Jest miejsce też na to, że możemy się naprawdę nieźle pośmiać. A komedia to najtrudniejszy gatunek. A komedia jest. Bo tak. Łatwiej jest kogoś wzruszyć niż rozśmieszyć. Tak, to rzeczywiście nie jest łatwe, ale będziemy się starać, żeby to dla Państwa wszystko. I żebyśmy rozśmieszyli. Ale tytułem końca, bo tak podsłuchałem Twoją rozmowę z operatorem. Zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia. My rozmawialiśmy właśnie tutaj z moim młodszym bratem. Wrażenie niesamowite. Po prostu my się czuliśmy, jakbyśmy tam byli. Te drgania, te takie, jakbyśmy oglądali dokument, jakbyśmy tam byli z wami, zabijali, porywali. Tak. Ty też to czułeś na planie, czy dopiero jak oglądałeś efekt końca mówisz, wow? To jest tak, że ja dopiero, wiesz, najpierw czytasz scenariusz, więc masz swój obraz, wyobrażasz sobie tyle. Potem oglądasz to i masz kilka takich, wiesz, takich elementów. Po pierwsze, trochę widziałeś to inaczej, więc zaskakuje cię coś nowego. Po drugie, widzisz, co zostało użyte w filmie, a co nie zostało użyte, co zostało ścięte, dajmy na to. Ja jestem rzeczywiście, uwielbiam obraz i uwielbiam pracę kamery, więc w tym filmie... Dźwięk się polepszył u Patryka, powiem ci. Znaczy, bo Jan jest bardziej od obrazu, ja od dźwięku i ja mówię, no, rzeczywiście słyszę. Nie skończyłem. Obraz, słuchajcie, uwielbiam obraz. Więc obraz i kadry i operatorskie bardzo fajnie. No, byłem bardzo zadowolony. Czyli Andrzej Młynarczyk poleca, idźcie do kina na najnowszy film Patryka Wegi, Pitbull, i pewnie obejrzymy cię w kolejnych produkcjach Patryka Wegi, bo jak już raz zagrałeś u Patryka, to chyba będzie kontynuowana przygoda. Musisz do niego iść na bankiecie i zapytać. To zaraz zapytamy. Andrzej Młynarczyk, Bartosz Boruciak, subskrybujcie kanał, Jan Wasilewski za kamerą. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was. Pozdrawiam, hej. Hej.